Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek, nie mówię, że ciekawy, że nieciekawy, natomiast według nas zawsze to jakieś pouczenie i dla nas, i dla Was jako klientów, dla Was jako mechaników. Tutaj samochód trafił do nas pierwszy raz, już zdiagnozowany. Właściciel powiedział, że cieknie mu z turbiny i chciałby wymienić turbinę. I tutaj przywiózł sobie, tutaj myślę, że to fajna robota, bo nie musimy wysyłać turbiny do regeneracji, mamy na podmiankę i w zasadzie szybka robota. Turbina chyba oryginalna, nigdy nie regenerowana, kupił prawdopodobnie w serwisie, ale niestety z szybkiej roboty nie zrobiła się zbyt szybka. Tu jeszcze może powiem, że samochód wcześniej, nie wiem gdzie był serwisowany, natomiast mechanik powiedział mu, że cieknie z turbiny i on też te fakty skojarzył, bo od czasu do czasu odcinało w samochodzie moc. Tak, to jest Renault Megane 2009 rok, 1.5 DCI. Tak, tutaj Michał... Jak usłyszałem 1.5 DCI, to od razu właścicielowi powiedziałem, że to nie jest turbo. To jest wtrysk. To jest wtrysk, ale to, że to nie jest turbo, to jeszcze mamy jeden powód. Bo tak, zawsze jak wymieniamy turbinę, tym bardziej jak pociągnie olej taka turbina, bo już ma tendencję do brania oleju, zawsze staramy się wymienić odmę, intercooler i węże, które można przemyć, a których się nie da wymyć, czy są zniszczone, wymieniamy na nowe. No i takie są procedury, żeby to działało. Trochę może zapobiegawczo, wielu z Was pewnie napisze, że na cholerę to wymieniacie i tak by jeździło. Być może, natomiast chcemy maksymalnie zminimalizować ryzyko powtórnego uszkodzenia nowej części. No i tutaj Michał samochód zaczął weryfikować. I co Michał wyszło, zanim zacząłeś demontaż turbiny, co wyszło w komputerze? No tak jak mówiłem od razu do klienta, że będzie problem z wtryskiem. Błąd chyba trzeciego wtrysku. Trzeciego, tak, bo wysyłałeś mi na grupę. Błąd trzeciego wtrysku i to już od turbiny zero błędów. Nie, od turba zero błędów. To akurat skojarzyłem, bo te silniki często mają tak, że przy mocnym obciążeniu tracą moc na chwilę i właśnie przeważnie kończy się to na demontażu wtrysku, więc tutaj też chyba się raczej na tym skończy. Odnośnie turbiny i wycieków, to może przejdziemy tam? To właśnie przejdziemy i też pokażemy, o co chodzi. Bo tak, klient był, myślał, że tutaj mu cieknie z turbiny i faktycznie turbina jest tutaj mokra, tak? No i przypocenie jest na tej turbie, na tym turbie, ale wyciek się zaczyna trochę wyżej niż turbina, bo wyciek się zaczyna już od pokrywy zaworów. Czekajcie, muszę tak tutaj, aż tutaj kropla wisi, widzicie? I te krople też sobie tutaj spływały. Pęd powietrza też tutaj jakiś mógł być, tak? Tak, no tutaj jeśli wyciek z turbiny, jeśli jest faktycznie, to będzie ze smarowania. Jeśli już ma być, być może tutaj coś widać koło smarowania, może akurat delikatnie puściło, ale główny wyciek w tym silniku to jest pokrywa zaworów. Tak, tam widzicie, tak, wjadę tutaj, to jest wszystko za turbiną i tam wszystko jest... Melonką, żeby coś bardziej było widać. No w każdym razie, no widzicie, że tutaj aż kropla tam u góry nam wisi. I teraz... Sam układ dolotowy jest suchy, tak, jeśli chodzi o węże tutaj zaraz przy turbinie. Tak, więc tutaj, tak jak Michał mówi, zasilania mogło gdzieś tam podciekać. Natomiast tak jak powiedział, tutaj turbina jest w stanie niezłym. Natomiast błąd odtryskiwaczy, jeżeli byśmy teraz wtryski wyciągnęli, zrobili regenerację wtrysku, wsadzili z powrotem, dalej wyciek byłby. Tutaj musimy przy okazji tej naprawy zdemontować i wymienić pokrywę zaworów. Raz dlatego, że się z niej leje, dwa dlatego, że w niej jest odma. Druga sprawa, intercooler trzeba domówić, trzeba będzie go zweryfikować, jakim jest stanie i ewentualnie wymienić. Chociaż jak auto jest 2000, którego mówisz, 9? 9 rok. 9 rok, też możecie sobie policzyć, ile ten samochód ma lat i też ta odma ma prawo być do wymiany. Tam od góry jeszcze miał, mówiłeś, że wyciek był z waku, tak? Tak, no z podpompy waku. Może też przejadę jakoś? Nie, coś... z tym chyba nie zobaczysz. Wiem, ale chcę zobaczyć ten wyciek, żeby tutaj pokazać.
Tu jest tak ciasno, a tu widać, jak widzicie, to jest poolejone wszystko, od góry to wszystko kapie. Tam zobaczymy, czy nie zobaczymy, nie, dosyć ciasno jest. Czekajcie. Osłonki, no mniejsza z tym, od góry jest wyciek jeszcze z waku. I z czego jeszcze mówiłeś? No ogólnie gdzieś tam też w okolicach zaworu EGR, ale to akurat jest wszystko spod pokrywy zaworów i tam leci na całego EGR-a i chłodniczkę. Więc to też no w teorii do demontażu turba też musimy cały ten układ recyrkulacji spalin wyciągnąć, zdemontować, też go wyczyścić profilaktycznie. Więc też jeszcze trochę więcej uszczelek potrzebujemy, niż nam tutaj właściciel samochodu dostarczył, bo nam dostarczył tak naprawdę taki podstawowy zestaw do właśnie do zamontowania turbiny. A nie wiem, czy tutaj w tych akurat modelach nie był problem czasem z odkształcającą się tam zasilaniem czy spływką? Nie, bo tam od góry jest skręcany. Nie, tu raczej nie. Bo wiem, że w których jest chyba Renault, nie Megane, tylko w większych. Jakie jest następne Renault większe po Megance? Nie, Master? Czy nie, za duże? Trafic? Nie, osobówka. Trafic? Nie, 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 nie. Kango? Nie, 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 osobówka. Limuzyna. Laguna. Laguna, o. Że w Lagunie tam się odkształcały zasilania od śrub, jak się dokręcało i tam pomagała tylko i wyłącznie wymiana na nowy albo przeciąganie śrub w drugą stronę, podkładanie uszczelek i skręcanie. Dobra, ale to taki tylko przerywnik i tak, właściciel. No teraz mamy silnicę, bo tak, raz nie był przygotowany na dodatkowe koszty. Już nie wspomnę, że dobrze byłoby wyczyścić filtr w wydechu, tak? Przy okazji tej roboty. Dwa, my też nie byliśmy tutaj przygotowani na aż tak dużo rzeczy do roboty. Staramy się mieć jak najmniejsze opóźnienia, a tutaj by nam się z tego stworzyło kolejne opóźnienie. Także kolejna taka, widzicie, robota w warsztacie, która jest nie do przewidzenia. Umówione auto, którego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. I też ktoś jak tutaj popatrzył, to tak popatrzył, można powiedzieć, troszkę powierzchownie, bo nie poinformował też o tych innych wyciekach. Rozrząd w teorii też był robiony, też tu jakieś zapocenia są, natomiast to wszystko może z góry spływać. Tutaj przy skrzyni na łączeniu też jest jakieś zapocenie, natomiast też to może z góry spływać, dlatego ewentualnie jak klient się zdecyduje na tą naprawę, będziemy musieli uszczelnić górę, wszystko dokładnie zmyć, wydmuchać, wyczyścić i dopiero wtedy obserwować, czy to było jedyne źródło wycieku, czy gdzieś jeszcze jakiś wyciek jest i wtryskiwacze w międzyczasie dać do sprawdzenia i jeżeli wymagają regeneracji, to je od razu zregenerować. Nastała cisza. Przed burzą. Przed burzą. Także w tym odcinku to jest wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam. Cześć.